Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym live'ie. Jest jak zwykle ze mną Damian. Damian, powiedz coś, że czy cię słychać, zobaczymy. Mówię coś. Jeszcze raz Damian. Mówię jeszcze raz, teraz będzie dobrze, Teraz powinno być dobrze. Kochani, jak zwykle krótka piłka. Dzisiaj musimy to tak trochę kompaktowo zrobić. Jak zwykle powiedzcie po prostu, czy słychać nas dobrze. No i ten dźwięk, który tam plumka sobie w tle, żeby nie przegłuszał nas. Żeby po pół godzinie ktoś nie mówił, ty, ale przecież was nie słychać i tak dalej, i tak dalej. A ja wam na szybko powiem anegdotkę, póki pamiętam, co mnie dzisiaj ciekawego spotkało. Dzwoni rano pan, że chce kupić nonki czarne. No i wszystko fajnie, nie? Zapowiada się, że będzie w miarę normalnie. Po czym pan mówi, że ma dużo samiczek i że potrzebuje kupić same samce i żebym mu znał na czarnego 50 samców wybrał. Mówię, ale jak to pan sobie wyobraża, że będę stał przed akwarium i 50 nonków sztuka po sztuce samce łapał? No. Także pan rozwalił mi dzień. No, nie wiem, to jakoś za ekstra dopłatą będzie musiało być chyba. No jak wiemy wszyscy, za udziwnienia się dopłaca, nie? Nie, no już różne przypadki miałem, ale pan, który chciał 50 samców nonka czarnego, po prostu rozwalił mi system po prostu. No, nie byłem na to przygotowany. Dobra, teraz płynnie, mam nadzieję, płynnie internecie. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Szybciutko tutaj przeczytam. Tymoteusz Mazur, Sławomir Bruc, Adam, Alek, Aqua, Robert, Sławomir, Aquablog, Aqua Time, Robert, Grażyna, Chris, Marian. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że podobają wam się te nasze live'y wspólne. Jest dzisiaj ze mną, jak zwykle, nasz stały ekspert Damian Lewiński, który, jak wiecie, zajmuje się akwarystyką od bardzo dawna i na co dzień można go spotkać w Łodzi przy ulicy Niemcewicza 24. Tam ma swoją piwnicę akwarystyczną i tam możecie od niego nabyć rybki. Jak Gollum siedzę w piwnicy. Tak, dokładnie. I tutaj ja teraz postaram się poszukać pytania, które mieliście pisać pod ostatnim live'em, bo tak wszyscy umawiamy się. Słuchajcie, teraz krótka informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążą na live'a, nie będą oglądać live'a na żywo, tylko na retransmisji. Kochani, jeżeli nie jesteś na żywo, jeżeli nie jesteście na żywo, w liczbie mnogiej, a tutaj pojedynczej, to po prostu napiszcie swoje pytania pod tym live'em, a my w następnym live'ie je przeczytamy. I tutaj teraz właśnie to czynimy. Mam nadzieję, że mi tutaj jakby internet zadziała. O, teraz mamy zarzut, że muzyki nie słychać. Że co? Muzyki nie słychać, panie. Uno momento. No ta muzyczka fajnie, jak sobie plumka. No to już teraz powinienem to ustawić. Bardzo ważna wiadomość. To piękne akwarium biotopowe, które tutaj widzicie, jest autorstwa pana Kamila Hazego. Film z tego akwarium i wraz z opowieścią o tym akwarium od samego autora Kamila Hazego, bodajże już nie pamiętam, ale mistrza świata w akwarystyce biotopowej,
Będziecie mogli odszukać u mnie na kanale, więc polecam. Wystarczy napisać Kamil Hazy, Aquascaping TV, albo poszukać w moich filmach i tam dowiecie się wszystko o tym pięknym akwarium. Damian, podoba ci się takie akwarium, co nie? Jak dla mnie to za małe, ale no spoko. No, tak. To tutaj ta wąkrota wygląda trochę jakby siedziała we więzieniu w tym akwarium. Tak, można by było to zrobić jakby w tym w większym akwarium. Za głośno muzyka, musisz troszkę zciszyć. Muzyka troszkę za głośno. Dobra, to robimy tak. Ryby też nie są tutaj małe, bo tak tutaj ukośniki, co tutaj pływają, są dosyć spore, a to akwarium to pewnie ma max 60 litrów. Nie, z tego co pamiętam 90 albo coś takiego. To pewnie jakieś szerokie. Dobra, Kirsek Pigmej i Hastatus. Jakie różnice w warunkach trzymania i które bardziej odporne? Hastatus jest bardziej odporny. Tak krótko będziemy odpowiadać na te pytania dzisiaj? No, Pigmej lubi zimną wodę. No, jak już się zaklimatyzuje w akwarium i go się nie przegrzewa, no to żyje. Hastatus ma szerszy zakres parametrów, jeśli chodzi o trzymanie w akwarium. Tak, trudniej go ubić. No, ale też więcej trzeba za niego zapłacić. W tym momencie tylko hodowla Kosmo rozmnaża te hastatusy, tak to z importu się trafiają mega rzadko. Damian, tutaj bardzo ciekawe pytanie, warto się nad nim pochylić i jestem ciekaw twojej opinii na ten temat. Co sądzicie o odrobaczaniu wysoką temperaturą? Przeczytałem ostatnio na jakimś anglojęzycznym forum poświęconym dyskom, że podniesienie temperatury do 35 stopni na parę dni zabija pasożyty. Przy okazji sterylizuje niektóre gatunki ryb. 35 stopni u zbrojników to już jest bezpłodność. Przynajmniej na bardzo długi okres, jeśli nie na zawsze. Mhm. To już zależy dla kogo. No. Jedni wytrzymają tyle. No, przy niektórych chorobach to można i temperaturę do 40 stopni przy odpowiednim napowietrzaniu podnieść. No ale też nie każda ryba takie podgrzanie wytrzyma. Paletka to tam spokojnie ponad 40 stopni wytrzymuje, jak się dobrze napowietrza. Inne gatunki ryb już nie bardzo. Kolejne pytanie. Dzisiaj to musimy tak z jajem szybko, ja kawę piję i mam nadzieję, że mi tej energii... Ja zawsze mam przerąbane, bo ja zawsze po pracy to z wami rozmawiam i niekiedy tak mówię, jakbym ledwo co żył. Dobra. Czy poza krewetkami można coś hodować w 25 litrach? Mocno zarośnięte roślinami, bez grzałki, z małym filtrem. Gdańska kranówka. Niestety mam glony nitkowe i wapnienie, walisnerie i anubiasy, wapnienie na walisneriach i anubias. Co to jest wapnienie? No to się wytrąca węglem wapnia. Aha, okej. Okay. Temperatura około 20 stopni Celsjusza. Z testów tego takiego na papierku, nie? Krewetka Blue Velvet, dały jakieś 5 młodych na samym początku, potem już nic, powoli ich jest coraz mniej. Damian. Okończyki moczarowe do takiego akwarium jak najbardziej się nadają. Badisty te Black Tiger też na twardą wodę się nadają. Co tam jeszcze? Rozbora Erythromicron, ona też jest z Myanmaru, a w Myanmarze jest twarda woda. Te błękitne wody, takie jak w niebieskich źródłach pod łodzią, no to są właśnie wody bogate w węglan wapnia, no czyli takie jak masz w akwarium. Trzeba po prostu poczytać sobie o rybkach z Myanmaru i wybrać którąś z rybek z Myanmaru, która ci pasuje. Ewentualnie rybki wszystkie z Meksyku, one pływają w wodach bogatych w węglan wapnia, bo tam praktycznie całe podłoże skalne to są jedne wielkie wapienie. Proszę odpowiedzieć, jakie są w praktyce różnice w przygotowaniu wody dla gatunków lubiących wodę miękką między dodawaniem mineralizatora do wody RO w stosunku do rozcieńczania kranówki wodą RO. Kranówka 288 CaCO 3 mg na litr, CA 98 mg na litr,
MG 10,2 mg na litr, pH 7,5. Chcę przygotować wodę dla proporczykowców. Do stabilizacji pH chcę zastosować podłoże aktywne. Pozdrawiam. No tutaj wszystko zależy, co jest w kranie. Jeśli w kranie jest woda, która będzie z parametrami dobra, no to nie ma problemu. Można zamiast mineralizatora dawać jak najbardziej kranówkę do podwyższania parametrów. No jeśli na przykład jest zbyt duża twardość węglanowa, a za mała ogólna, no to tutaj już lepiej użyć mineralizatora. Z używaniem kranówki do korygowania osmozy, to jest taki problem, że o ile rybom twardość ogólna w ogóle do życia nie przeszkadza, no to już przy rozmnażaniu niektórych warunków, znaczy tych gatunków, twardość węglanowa jest już tutaj problemem i powoduje, że wiele ryb albo nie chce się rozmnażać, albo ikra nie rozwija się prawidłowo. Także tutaj, ale jeśli zastosujesz podłoże aktywne, które nam, jak wiadomo, zbija tą twardość węglanową, no to powinno być ok. Nawet jak się zastosujesz najbardziej kiepską wodę, jaką tylko znajdziesz w całej Polsce. A ja tutaj jak zwykle pożebram trochę. Jeżeli ktoś jest teraz nowy tutaj na tym live'ie i jeszcze nie dał kciuka do góry, to niech teraz koniecznie da. A my od razu sprawdzimy, jakie są tutaj po prostu opóźnienia w tym filmie, ale poza tym no po prostu należy chyba się like za to, że po prostu tutaj cały czas po prostu mówię. Dobra, jedziemy dalej. A ja też sobie pożebram, a co mi tam? Nagrałem dla was ten filmik o leczeniu bakteryjnych infekcji, no i tam jest mało wyświetleń, a cały czas nam tutaj męczycie konia w tych naszych live'ach, żeby was nauczyć, jak ratować wasze rybki, a później jak nagrywam filmiki, to nie oglądacie, także wszyscy teraz po tym live'ie biorą, że tak powiem, tablety, telefony w rękę i oglądają, żeby później nie marudzić, żeby im szukać w live'ach, czy tam w jakichś innych naszych tych nagrywkach, które nie były live'ami, jak tam te choroby poszczególne leczyć, bo my jak robimy tego dużo, no to też nie pamiętamy, w którym live'ie co było. Ostatnio ktoś tam właśnie chciał, żeby mu coś wyszukać z live'a, no to ja nie będę oglądał 30 live'ów, czy nie wiem, ile ich tam było. No, Sławek, prowadzisz statystyki? Nie. No nie wiem, ile ich tam było, w każdym razie dużo. No wiem, że coś było w live'ie, ale w którym to nie pamiętam. No trzeba albo obejrzeć wszystkie, albo, że tak powiem, samemu postarać się poszukać. Nie. No też nie robimy opisów do tych live'ów, może to i błąd. No, jakbyśmy z grubsza napisali, o czym był live, to może by było łatwiej to odnaleźć. No, ale... Dokładnie, ale też ludzie dużo mówią, że na przykład jak niekiedy robimy jakiegoś live'a, to warto by było po prostu jakby chociaż wyszczególnić te ryby, o których mówimy, nie? To też jest inna sprawa. Po drugie, no to ludzie musicie zrozumieć nas, że w zamian za coś, co my wam proponujemy, no warto by było po prostu najzwyczajniej być odrobinę trochę nie leniwy, no i samemu sobie coś poszukać, samemu zobaczyć. No i ten głupi like pod filmem to zawsze jest jakaś tam motywacja dla nas, wiemy, że lubicie. No jak inaczej człowiek może zobaczyć, czy ktoś lubi to, co robi, no, na YouTubie. Ja, no, ja tam mam... pomysłu nie ma, jak po prostu zobaczyć, czy ktoś dał lajka, czy nie. Innej możliwości nie ma. Ja tam powiem szczerze, że na lajki nie jestem łasy, ale jak widzę, że jest mało wyświetleń na jakiś temat, który jest ważny, to mnie trochę to boli, bo jak ja poświęcam swój czas i nagrywam coś dla was, żeby po prostu wam się przydało, no to chociaż fajnie by było, jakby ktoś to obejrzał. Ja tylko jeszcze powiem, że tutaj tak na marginesie ostatnio i zaraz wracamy do tego, nie wiem, Damian, czy wiesz, ale no, ludzie mają kompletnie zgoła inny gust niż ja. Te filmy, które wydają mi się, że będą miały powodzenie i będą ciekawe, no to ludzie jakoś nie oglądają, a te, co wydają mi się taką jakby chałturą, no to ludzie oglądają jak wściekli. No ale trudno się mówi. Wracamy do pytań. Gupiki czy mieczyki są bardziej wydajne na produkcję młodych na karmówkę dla skalarów i pielęgnic? Co się szybciej rozmnaża i co jest lepsze dla... Najłatwiej naprodukować na karmówkę gupiki endlera, bo one nie zjadają młodych, więc jeśli mamy tutaj endlery takie w miarę jeszcze czyste, bez domieszki poecilia reticulata,
no to one praktycznie mają zerowy kanibalizm i nie zjadają swoich młodych, co znacznie usprawnia nam produkcję. Bierzemy sobie ze 20 samic, jednego samca, żeby to obstukał wszystkie samiczki i wpuszczamy do jednego akwarium, wrzucamy trochę mchu, żeby miały się gdzie młode chować. No i w ten sposób łatwo naprodukować tych głupików całkiem sporo dla skalarów. Młody bojownik kupiony 23 listopada roku pańskiego 2023 w zoologu po jakimś czasie na czarnym łebku zauważyłem malutkie, ledwo widoczne szare przebarwienia plamki. Są lepiej widoczne pod światłem. Wtedy wyglądają na bardziej białe. Żadnych ubytków, żadnej waty. Rybka buduje gniazdo, najpierw płetwy, stawia skrzela, ma apetyt, nie ociera się o nic. Podaje na razie ML Herbatan. Damian, możesz tam ściszyć trochę? Przepraszam. Który niby podnosi odporność na pasożyty. I co tam, Damian, można by było zrobić z takim? Ja myślę, że tej rybie nic nie jest, że ktoś po prostu zna to opiekuńczy, że po prostu widać jej mózg przez czaszkę. Czasem tak jest, że jak ryby tracą kolor i robią się czarne podczas tarła, no to w momencie stresu albo w momencie, jak zapalimy światło, no to ten czarny przechodzi w bardzo jasny kolor, prawie biały, taki szary. No i wtedy rybie może prześwietlać normalnie w mózg przez czaszkę i widać jej po prostu mózg, więc myślę, że pani po prostu, czy tam pan widzi mózg tej ryby przez czaszkę i nic jej nie jest, tylko po prostu prześwituje. No to często tak jest, że jak ryba traci kolor, no to po prostu widać jej wnętrzności. No to takie skutki na przykład zapalania światła nagłego albo jakiegoś innego stresu. Damian, tutaj pani Grażyna pyta, czy akwarium 450 litrów, 150 na 50 na 60 wysokości ze wzmocnieniami będzie lepsza grubość szyby 10 mm czy 12 mm? Czy, znaczy, może nie będzie lepsza, bo wiadomo, każdy 60, powie 12, 60, ale 60, czy musi być? O, w ten sposób może. 60 wysokość, no to 12 raczej. Tutaj przy 10... No to już tutaj wszystko się może zdarzyć, jak w piosence. Jednak to jest 150 długość szyby, nie? No ja co prawda mam tutaj u siebie 650 z dziesiątki, no ale ja jestem w piwnicy. No i jak ona się rozklei, no to rozklei mi się na podłogę i nic się wielkiego nie stanie. Popłynie to do spływu i tyle. A jakbym mieszkał na którymś piętrze, to już jednak bym się nie odważył akwarium z dziesiątki wstawiać takiego długiego. Wiadomo, że zawsze grubsze to jest bezpieczniejsze, nie? Damian, teraz od jednej osoby 9 pytań i to bardzo krótko i na temat, bo czas leci, a tam już ludzie widzę, że piszą pod nowym. Jak to jest akwarium na piachu i strefami beztlenowymi? Jak je uniknąć? Nie robić grubego piachu. Wystarczy 2 cm piachu, nie musi być więcej. Czy drzewo iglaste do akwarium może w jakiś sposób zaszkodzić obsadzie? Raczej nie, zależy jeszcze z czego, no bo to jak jest stój czy tam jakiegoś innego żywotnika takiego, który ma trujące drewno, no to jak najbardziej zaszkodzi. Jeśli to jest sosna czy tam jakiś inny gatunek iglasty, który nie jest trujący, no to nadaje się. Jakie rośliny polecisz do piasku? Do piasku wszystkie właściwie rośliny z Ameryki Południowej się nadają. Ta wąkrota, która tutaj jest właśnie na tym filmiku, Heteranthea zosterifolia, dobrze powiedziałem? Tak. Co tam jeszcze? Wszystkie echinodorusy praktycznie, te tenelusy, nie tenelusy, tortifolie, wszystkie tam, co tam się wymyśli, wszystko rośnie w piasku. Właściwie cała Ameryka Południowa się nadaje na piasek. I tutaj pyta od razu... Tak, jest akwarium na podłożu jałowym, bez nawożenia i posadzi krypty, chociażby, albo mikrozoria, czy to będzie rosło? Kryptokoryny? Na raczej... podłożu jałowym, ale bez żadnego nawożenia, czy co? No, mówi, że tam jeszcze ewentualnie tam można dać jakieś kulki glinianotorfowe pod spód. No przy kryptokorynie i przy tym...
No, przy Szykierze to korynie mogło być na kulkach linianotorfowych. Z tym, że tutaj w przypadku kryptokoryn to najlepsza jest woda, która ma dosyć dużo tych węglanów. To one wtedy się dobrze czują. To podobnie jak bulbilis. Jak jest za mało węglanów, no to tam nie za bardzo chcą żyć. No zależy, jaka jest woda w kranie. No tutaj trzeba najpierw zbadać wodę w kranie, to będzie wiadomo, co tam urośnie na niej. Dobra. Tak ciężko wróżyć z fusów. Damian, jak długo może funkcjonować akwarium na ziemi ogrodowej? Czy są jakieś przeciwwskazania lub problemy związane z prowadzeniem takiego zbiornika? Po 3 latach już tak wali siarkowodorem, że nawet jeśli by dłużej wytrzymało, to ty z nim je wytrzymasz. Bo po prostu zapach jest taki jak po grochówce i to takiej porządnej. Jeśli chciałbym założyć akwarium typu Blackwater, to czy jest to możliwe bez filtra RO? Jest. Praktycznie cała Azja ma twardą wodę i dużą zawartość gerbników. Wszystkie biotopy z Indii, z Bangladeszu praktycznie mają dosyć twardą wodę. Co w przypadku, kiedy założy się akwarium Blackwater na wodzie kranowej, która jest średnio twarda? Jakie będą tego skutki? No, zależy co tam się wpuści. No, jak się wpuści ryby z Azji, no to takie będą skutki, że będą się dobrze miały i dobrze mnożyły. A jak się wpuści tam ryby z Ameryki Południowej, to raczej szczęśliwe nie będą. Druga sprawa, że jak jest woda twarda, to trochę trudniej jest z tymi garbnikami tutaj opanować sytuację. Także tutaj mogą być komplikacje w tym, że nie będzie nic widać w akwarium. Dobra, Damian, tu musimy... Czekaj. Mam pytanie po podmianie wody w wielkości około 20% kranowej odstanej oraz z uzdatniaczem pojawiają mi się białe nitki na roślinach. Coś w rodzaju waty. Co może być przyczyną? Po około 24 godzinach znikają. Czyli podmienia człowiek wodę około 20% kranową z uzdatniaczem. I ja bym obstawiał na inwazję stentorów. No jak zmieniają się parametry, no to mogą stentory, czyli pierwotniaki się namnażać w dużych ilościach. Jeśli się robią takie kłaczki na roślinach, na szybach, no to mogą być to pierwotniaki. Ale no nie wiem, nie widziałem, więc u mnie jak robiłem podmianki jeszcze w ocenicy, jak pracowałem, to właśnie najczęściej po podmiankach była inwazja od razu tych stentorów i te wszystkie pierwotniaki po prostu powodowały, że cała szyba była obrośnięta futrem. Od 2 tygodni średnio jeden gupik dziennie robi się szczupły z dnia na dzień i pada. Zresztą ryb innych gatunków wszystko jest ok. Jak i same gupiki, oprócz tych, które mają powyciągane brzuchy. No dobra, no to powciągane. Tak. No to zapasażycone są. No. Tutaj tak jak, nie wiem, czy już dałeś ten filmik, czy nie, ten o tym o odporności na ten na pasożyty? Nie. To nie będę... Dzisiaj bawiłem się z tym filmikiem, robimy z Damianem dla was film o najmocniejszych gościach do zabicia. Damian, jak dzisiaj to robiłem dźwięk, to naprawdę śmiałem się sam pod nosem. Tam naprawdę opowiadać ciekawe rzeczy typu no tutaj trzeba się naprawdę potrudzić, żeby tą rybę zabić. No to jak obejrzycie filmik, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. No w każdym razie w filmiku wytłumaczymy wam, jakie rybki sobie kupować, jak nie macie talentu do akwarystyki. Jak to powiedziałeś, to będzie film dla świadomych akwarystów. Tak. Nie tych, co wszystko zabijają, tylko świadomych akwarystów. Dobra. Czym karmić narybek mieczyka? Aby zachować dobre proporcje samic do samców, jednocześnie aby podtrzymać szybki wzrost. Sama artemia wystarczy? Nie, no trzeba przede wszystkim pokarm roślinny i jak najbardziej chudy. Im więcej tłuszczu w pokarmie, tym więcej samic. Znaczy samców, przepraszam. Mam pytanko. Problem z rogatkiem. Nowo wpuszczone gałązki są zielone, ale niestety stare brązowieją. Co to może być? Zbiornik 240 litrów, oświetlenie 25 lumenów na litr, 650,
6500 kelwinów, po 12 godzin dziennie świeci i pozdrawia. Znaczy ogórek, ten rogatek robi się czerwony ogólnie, jak ma dobre warunki, także raczej bym startował, że tutaj po prostu za dobrze ma. Jakby miał źle, to by się rozpuścił, zrzuciłby igłę i tyle. Posiadam akwarium 240 litrów, a w nim 200 sztuk neona Inesa, 15 kirysków albinos. Jakie ryby parka harem mógłbym dołączyć do tego właśnie towarzystwa? Wszystkie apisto właściwie. Każdą jedną pielęgniczkę, jaką sobie wymyślisz, taką możesz puścić. Jeszcze zależy, jaką masz wodę, no bo jak masz wodę dosyć twardą, no to no, zostają ci hongzleje, bo one są odporne na parametry, albo te pielęgniczki, które są już takimi hodowlanymi wersjami, jak Mastery, czy tam Magasisy, no to one tam na twardszej wodzie też dają radę. A tak to właściwie to każdą jedną pielęgniczkę, jaką sobie wymyślisz, to można wpuścić. Co wlać do akwarium, żeby zwalczyć krasnolosty? Na krasnolosty najlepsza jest woda utleniona, nic lepszego nie ma. Jak się perhydrolu wleje, to się pozbędzie w jeden dzień tego, te krasnolostów wszystkich z akwarium. No ale to pozbycie się krasnolostu nie załatwia sprawy krasnolostów, bo krasnolosty pojawiają się wtedy, kiedy jest syf w akwarium. Po prostu trzeba usunąć jak najwięcej organicznych substancji z akwarium, czyli wyczyścić kubełek, pozbierać muł gdzieś tam po rogach, no i ogólnie zrobić porządek. No, jak jest syf w wodzie, no to krasnolosty będą. Damian, tutaj pytanie z cyklu tego, co mi opowiadałeś przed audycją jeszcze. Ile i lać profilaktycznie MFC? 1 cm3. Ile i co ile? 1 cm3 na 100 litrów przy założeniu, że to jest MFC zrobione z 36% formaliny, bo jeśli to jest z 5% zrobione, to jak niektóre filmy zoologiczne robią MFC, no to trzeba lać tak, jak jest na opakowaniu, a czasem nawet więcej, bo te 5% MFC to tak działa, jakby chciała, nie mogło. Brudzi ręce, to tyle mogę powiedzieć. Damian, na koniec powiedzieli nam, że Sosnowiec to nie Śląsk. No może i tak. Chyba ta jedna z tych wojen właśnie takich... Właśnie, trafiliśmy w czuły punkt. Przepraszamy. Dość świeże akwarium, około 1,5 miesiąca na ziemi ogrodowej mam problem z okrzemkami i zaczynają rozwijać się sinice. O mimo ziemi ogrodowej NO3 i PO4 na testach praktycznie niewykrywalne. Jakieś rady? Akwarium 1,5 miesiąca na ziemi ogrodowej ma problemy z okrzemkami i zaczynają się pojawiać sinice. Niewykrywalne jest NO, azot i fosfor. Ja jestem ciekaw, czym jest przykryta ziemia, bo jeśli jest przykryta piaskiem, no to zrobił się z tego jeden wielki denitryfikator. No i po prostu może tak działać, że wywala cały fosfor i cały azot z akwarium. Bo fosfor się wiąże z tymi bakteriami, które powstają w procesach gnilnych w podłożu i służą do denitryfikacji i podczas denitryfikacji cały azot z akwarium jest wywalony z akwarium. Przy stosowaniu piasku do takiego ziemi ogrodowej, no to można go użyć gdzieś tam z przodu, w rogu jednym, gdzieś tam, gdzie widać, nie? A całą resztę to tylko żwir, przepuszczalny żwir, żeby do tego podłoża docierała woda. No bo jak odetniemy dopływ wody z wody i dopływ powietrza, no to zrobimy jeden wielki denitryfikator z tego. No i wtedy nam takie podłoże na ziemi działa jako filtr, a nie jako coś, co ma nam nawozić w akwarium. Więc myślę, że stąd jest problem. Nie wiem, jakie było podłoże zastosowane, ale podejrzewam, że bardzo drobny piasek. To pytanie napisał Alek Hum. Już czytam nowe te pytania. Alek Hum, bardzo dziękuję Ci za to, że wspierasz ten kanał. Wszystkim innym też polecam wsparcie tego kanału. No oczywiście Damiana kanału. Malutkie do Was jeszcze pytanie. Jest 103 osoby, a tych kciuków do góry jest tylko 40 parę, więc trochę coś tu nie bardzo jest. Możecie coś powiedzieć, jak się ma wysokość lampy na akwarium? Zależy mi,
aby było jak najwyżej. Czyli tutaj... Czekaj, jak mam być, jak najwyżej, to trzeba dać soczewki skupiające. Na przykład z tego, Boże, jak ta lampa się nazywa... Kessile mają takie soczewki. On tu właśnie pisze tutaj później pod tym, nie? Na przykład Kessiler WE360 Kessila, ma Kessila 50 na 50 cm przy wysokości około 17 cm nad taflą wody. No Kessili, tylko to są lampy dla bogatych, no bo tych lamp to trzeba trochę nawalić, żeby tutaj pod sufitem powiesić i oświetlić akwarium, bo przy takim dwumetrowym... Są bogaci ludzie, Damian. Proszę takie zbędne komentarze mi nie mówić dzisiaj, bo szkoda na to czasu. Są bogaci ludzie, nie tacy jak my, Damian. Przy dwumetrowym akwarium za 4 Kessile trzeba, żeby to oświetlić. No to tutaj już jest ponad dycha w lampach. No ale jakoś stać, no to co ja będę mu żałował, nie? Czy będzie film z pozostałymi akwariami z konkursu? Tutaj króciutka, mega króciutka informacja. Kawa działa mi naprawdę, wali mi w dekiel, bo jakiś taki nadpobudliwy się zrobiłem. Rozwiązanie było konkursu fotograficznego. Polish Aquascaping Championship 2023. W ostatnim filmie możecie zobaczyć finałową dziesiątkę. Jak obiecałem, tak oczywiście będzie. Będzie 40 tych wszystkich zbiorników, która nie zakwalifikowała się do pierwszej dziesiątki. Zrobię z tego oczywiście film osobny. Ale nie chcę wam tak co chwilę tego konkursu tutaj zapodawać, żeby po prostu... Żeby ktoś nie miał odruchu wymiotnego właśnie tym konkursem, bo to ja wiem, że co za dużo, to niezdrowo. Witam, mam pytanie. Kiedy najlepiej robić testy wody i czy zaraz po testach robić podmianę i co z nawozami? Czy te wartości gdzieś tam ustalone to są to wartości tygodniowe i jak to uzupełniać? No według mnie najlepiej testy robić w południe, to wtedy jest w miarę średnia z dnia, czyli między najgorszymi parametrami rano, a najlepszymi wieczorem, albo odwrotnie, zależy co tam się w akwarium dzieje. Tutaj jeden... Bo te dobowe wahania parametrów występują w każdym akwarium. Jak ktoś mi pisze, że nie ma wahań w akwarium bez komputera sterującego pH, no to znaczy, że parametrów nie mierzy i od razu z takim kimś przestaje rozmawiać, no bo wiadomo, że ściemnia. Tutaj jeden człowiek mówi, że oglądał film, Damian, o karmieniu ryb z odłowu. No to dobrze. No, to już ma... Teraz jeszcze zadał pytanie, wiesz? No i to właśnie tak z Damianem się postępuje, ludzi, kochani. Najpierw mu zawijasz to, on już później spokojnie, leciutko i wtedy mu pytanie. Moje pytanie, czy istnieje jakaś metoda, która pozwala pozbyć się czynników chorobotwórczych, pasożytów, toksyn, zmrożonek i żywego pokarmu. Damian już kiedyś to opowiadał, że najlepiej takie mrożonki potraktować wrzątkiem. Tak, Damian? No tak, rozmrażanie w mikrofali. Tylko tyle, że tutaj dużo substancji odżywczych się też traci z tych pokarmów. Traktowanie pokarmu w mikrofali po prostu usuwa praktycznie wszystko, co jest w tych mrożonkach, bo pękają komórki i umierają w zarodniki, jaja, wszystko szlak trafia. Także rozmrożenie w mikrofali zabezpiecza przed pasożytami, no ale trochę się robi bardziej ubogi pokarm, no ale coś w imię czegoś. No. Albo po prostu wrzątkiem zalać, tak jak Sławek mówi. Sebastian Kleszcz, mój wspierający. Dzięki ci, Sebastian, za to, że wspierasz ten kanał. Jaka temperatura dla skalarów? Czy 25 stopni to, Damian, wystarczająca temperatura? Biednie, ale może być. No dla skalara tak do życia między 25 a 28, żeby się dobrze czuł. Przy 23 już ma problemy z trawieniem. Jak się go za dobrze nakarmi, to potrafi zdechnąć. Co prawda moje skalary są przyzwyczajone do niskich temperatur, bo... Trzymam je w zakresie temperatur między 22 a 28. Więcej im nie daje temperatury, no bo nie zasłużyły. No ale to trzeba tutaj oszczędnie karmić. W takich wypadkach, jak się robi zimno w akwarium, to po prostu nie można za dużo dać im do jedzenia, bo nie strawią tego, co dostały do jedzenia. Kryptokoryny rozpuściły się. Odbiją czy wyrzucić korzenie? Damian, odbiją i tak pięknie odbiły w akwarium, że aż jestem w szoku. Odrobaczaliśmy ryby te w tych akwariach, cośmy teraz sobie przy łóżku założyli z Anką.
No i było zgaszone przez 6 dni światło. Przed tym, jak było zgaszone światło, w kryptokoryny, te, które posadziłem, oczywiście się rozpuściły w świeżym zbiorniku. Już myślałem, że z nich nic nie będzie, bo naprawdę tak się rozpuściły, że aż się te czubki łodyg porozpuszczały w kryptokorynach, a tak odbiły z korzeni, że są jeszcze ładniejsze niż były na początku, jak sadziłem. Także wszystko odbije, tylko cierpliwości trochę. Widziałem piwnicę Damiana na filmie Miłośników Mieczyków. Fajnie, że u ciebie był. Niestety ja jeszcze nie dotarłem do Łodzi. Jak wygląda wizyta u ciebie, Damian? Można zwiedzić wszystkie zbiorniki? Damian, ty tak puszczasz ludzi wszystkich po zbiornikach? Damian, jak kiedyś ja przyjadę, to ja nie będę się pytał, Damian. Można przyjść, tylko mi łapnie, nie wsadzę. Wszystko, co się da. Tylko łapnie wsadzać do zbiornika, bo ten, co wsadzi łapę do zbiornika, to kupuje cały zbiornik. Albo dostanie po łapie. Bo już było takich paru, co mi próbowało szyby czyścić w akwariach bez pytania i, że tak powiem, bardzo się zezłościłem. Bo trzeba pamiętać o tym, że każdy ma różną florę bakteryjną na sobie, w sobie jeszcze, jak nie daj Boże, ktoś ma akwarium w domu i w różne pasożyty, które tam zachomikował i przyniesie mi pod paznokciami trypla na hodowlę, no to ja będę miał z tego powodu dosyć duże problemy. Także tutaj, jak wchodzimy, to najważniejsza zasada jest nie wsadzać łap do akwarium. Nie sprawdzamy, czy woda jest mokra, nie sprawdzamy, czy woda jest ciepła, czy zimna. Łapy trzymamy w kieszeni, można się w tym czasie bawić. Nie będę mówił, czym się można bawić. Monetami, Damian. Można się bawić monetami. Najważniejsze jest to, żeby po prostu patrzeć oczami, świecić latarką, a akwarii w środku nie dotykać. Damian, ja powiem ci, teraz mi przyszedł pomysł taki, że ty powinieneś taką kartkę tam wywiesić w jakimś niewidocznym miejscu, a ja bym przyjechał do ciebie i bym na przykład ludzi namawiał właśnie na takie sprzątanie. Wtedy ty byś wyskakiwał za rogu i powiedział: facet, kupujesz cały zbiornik i tyle. I to, powiem ci, to by był fajny pomysł, to by mogło zatrybić. Nie no, śmiechy śmiechami, ale ogólnie to jest problem z tym, no bo tutaj ja mam w każdym momencie na hodowli nie mniej niż za 60 tysięcy ryb, a zazwyczaj mam między 120 a 150 tysięcy w rybie. Jak ktoś mi przyniesie syfa, który mi się rozniesie w tempie ekspresowym, no to ja w tydzień czasu mogę być 150 koła w plecy. No to nie, no rozumiecie, że się denerwuję i że mam ochotę kogoś udusić, jak widzę, że mi wsadzi rękę do akwarium. Nie no, Damian, no to jest jasna sprawa. To można sobie śmieszkować, ale no to są... Jeżeli w grę wchodzą pieniądze, to znaczy, że to są poważne sprawy. Zbrojnik Hypostomus przestał jeść i jest apatyczny. Schudł pod mikroskopem, nic nie zauważyłem, ale mikroskop mam dziadowski, więc mogłem przeczyć, to tak. Hypostomus, jakiś gatunek, ale pewnie jakiś taki najprostszy, tam plekostomus albo coś. Czasem tak jest, że jak się takiego zbrojnika przeleczy albo go potraktuje nawet MFC, to się zabije w nim orzęski, które służą mu do trawienia drewna, celulozy. I potem taki zbrojnik, mimo że je, to nie tyje, bo nie jest w stanie trawić. W takich momentach robi się w ogóle po leczeniu zbrojników, zawsze robi się przeszczep gówna, czyli bierzemy gówno z jednej ryby i dajemy do zjedzenia drugiej rybie, żeby ona sobie zaszczepiła florę bakteryjną jelitową, bo inaczej nie będzie w stanie trawić tego, co jej damy do jedzenia. Więc jeśli ma problemy z karmieniem, to idziemy do zaprzyjaźnionego hodowcy czy tam kolegi, który ma akwarium ze zdrowymi rybkami albo przynajmniej z mało chorymi. Bierzemy od niego taką najgorszy syf z tego, z akwarium, gdzieś tam kupy po rogach, które leżą, ewentualnie gąbkę, żeby nam wycisnął, i wlewamy ten cały syf do akwarium. Po takim przeszczepie kupy powinno mu się poprawić. I obowiązkowo głodówka i drewno do jedzenia. Damian, znasz jakiś mikroskop godny polecenia? Ten sam wspierający... Wszystkie powyżej 600 zł są dobre. I tak na mikroskopie świetnym nie zobaczycie nic poza zakres jego działania,
bo przy tych większych powiększeniach trzeba już używać imersji, bo nic nie będzie widzieć. A przy mikroskopowaniu tak naprawdę mikroskop ma najmniejsze znaczenie. Największe znaczenie ma to, czy potraficie zrobić dobry preparat. Jeśli preparat jest dosyć cienki i zrobiony tak, że nie ma tam 3000 warstw, no to wszystko zobaczycie. Jak preparat jest gruby, no to w najlepszym wypadku zobaczycie odciski palców, które zrobicie na preparacie podczas jego robienia. To pytanie dał wspierający Jacencior. Dziękuję ci, Jacencior, że wspierasz ten kanał. Czy nawożenie PO4 F-fosfor wpływa na rozwój krasnorostów? Fosfor wpływa na rozwój krasnorostów? Raczej nie, niekoniecznie. Tutaj bardziej znaczenie mają te wszystkie fosforany, które są organiczne, czyli te cała gnijąca materia, która jest w akwarium. To ona bardziej powoduje, że krasnorosty się tam gdzieś rozwijają. Takie proste nawozy, które gdzieś tam są zdysocjowane w akwarium i to są jakieś proste, rozpuszczalne w wodzie substancje, to one raczej nie wpływają na ilość krasnorostów. No przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem, jak może ty masz inne tutaj doświadczenia. No nie, mi się wydaje, że tam najbardziej to... No krasnorosty biorą się z syfu, no nie ma co ukrywać. Jak jest syf, to jest krasnorosty. Brudną wodę lubią... Taką z takimi stare, resztkami... Stare świetluwy, brudna woda i krasnorosty gotowe. To jeszcze jak jest duży przepływ wody, mocna pompa z dużym wygarem, to krasnorosty gwarantowane. Dobra, kolejne pytanie. Co myślicie o stosowaniu prefiltrów? Jaki zastosować do Tetra EX1500+. Prefiltry stosujesz do filtrów i jak jeżeli stosujesz, to jaki? Gumbkę. Szarą gumbkę. Najtańszy prefiltr, nic tańszego się nie wymyśli, a i tak trzeba czyścić. Z tym, że tutaj im większa siła filtra, tym trzeba gąbkę z większymi porami, bo będzie się momentalnie zapychać, jak się da, zbyt małe pory do zbyt mocnego filtra. No to po prostu będzie krótko działać. Tutaj mówi człowiek, że dotarła do niego twoja porada. Rozumiem, że najpierw rozpuścić owe porady w wodzie, a potem zapodać do akwarium. Tak, najlepiej w blenderze, bo nie wszystko się dobrze rozpuszcza. Jak przy poradzie z dnia pierwszego i z dnia trzeciego nie będzie chciało się rozpuścić, to można dodać troszkę kwasku cytrynowego, to wtedy się lepiej rozpuści. Tutaj inny człowiek pisze, twoje porady są świetne, tylko według mnie problemem jest prawidłowa diagnoza wykonana przez osobę, która się nie zna. No tak, bo jak jest zła diagnoza, no to niekiedy takimi poradami wręcz można zaszkodzić, ale no jak Damianowi chyba napiszecie pokrótce o co biega, no to Damian odpowiednią poradę wyśle. Znaczy to jest standardowa procedura, to są leki. To jest procedura usunięcia najbardziej popularnych chorób, które się trafiają praktycznie zawsze z zoologika. Jak nosicie rybę, która pływała w zoologicznym, to wszystko to, na co tam są leki, to ona ma. Bo jeśli to są akwaria, w których od 10 lat nikt nie zmieniał, nie dezynfekował niczego i tam cały czas były nowe ryby wpuszczone, to wszystko to, na co tam są leki, to na pewno te ryby miały. Akwarium 112 litrów, 16 sztuk brzanka pięciopręga, 8 sztuk pristelek, 8 sztuk kiris albinos, 6 otosków, masa krewetek, red sherry, dwie krewetki filtrujące. Akwarium zarosło w około 50% roślinami. I czy takie coś jeszcze, nie wiem, dokupić, czy za dużo? Jak Damian? Nie, no myślę, że spoko. No tutaj, ile tam było tych pięciopręgich? 16 sztuków. A akwarium jakie duże? 112. No to jeszcze z dychy można pięciopręgi dopuścić i myślę, że tutaj już więcej się nie upchnie nogą. Ewentualnie zamiast tej dychy tych, no to można parkę badiców sobie szczelić, będzie coś ładnego w akwarium. Ale... przy okazji wyjedzą trochę krewetek.
będzie naturalna redukcja. Powiem ci, a propos jeszcze tych krewetek filtrujących, uwielbiam te stworzonka. One są takie cudaczne i takie fajne, że się w pale nie mieści. Lubisz Damian? Tak, lubię. Tylko ale to z czosnkiem i oliwą, tak? Niestety wolno rosną. No, one ale najfajniej... taką krewetkę to by zjadł chyba. Najfajniej wyglądają, jak są duże. Takie arty gabońskie, kurde, powyżej 10 cm, to jak kosmici wyglądają. No. Tylko okay, wrażliwe na wodę i trochę problematyczne z karmieniem, no bo w małych zbiornikach karmiąc krewetkę filtrującą szybko doprowadzimy do zasypienia wody, a w dużych zbiornikach znowu ciężko ją nakarmić, żeby miała co jeść, bo najłatwiej karmić krewetki filtrujące się drożdżami, no tylko tyle, że tych drożdży trzeba trochę dać. W małym akwarium no to tych drożdży, jak podamy taką ilość, żeby one się najadły, no to możemy sobie zepsuć wodę w akwarium. Ja robiłem dla krewetek mieszankę drożdży z spiruliną taką mikronizowaną, rozbełtowywałem to z wodą i podawałem je strzykawką w miejscu, gdzie one tam sobie zazwyczaj siedziały. To była najskuteczniejsza metoda karmienia krewetek filtrujących. Tutaj jeden człowiek mówi, że warto spisać co ciekawsze pytania i miałbyś jeden rozdział w książce. To też ciekawa propozycja, nie? No tylko to, dnia brakuje na to wszystko. Ja nie mam kiedy wody podmienić. Właśnie dzisiaj jak zaczęliśmy tego live'a, to podmieniałem wodę u Kirysków, no, bo się zmieniła pogoda i liczę na to, że będzie jakieś tarełko. I trzy akwaria stoją bez wody, tam jest 2 cm wody i czekają, aż live się skończy, żeby dolać im wodę. Co sądzicie o podłożu aktywnym Yokuchi Jiban Soil? Osobiście używałem i niedługo pokażę wam film z tego zbiornika, który wystartował na tym. Jeszcze w czasach, kiedy takie zbiorniki posiadałem, to ten zbiornik, który taki imituje las. No i powiem, że to podłoże mi się podoba. Damian, miałeś doświadczenia z Yokuchi? Ja ogólnie staram się nie używać tych podłoży aktywnych. Jeśli już gdzieś używam... Jeżeli ktoś jest nastawiony na ryby, to raczej bez podłoża aktywnego. Znaczy nie, no tam jak robię akwaria komuś, no to zdarza mi się używać tych podłoży aktywnych, aczkolwiek zawsze mówię klientowi, że to jest podłoże na chwilę i żeby się nie nastawiał, że to akwarium będzie miał na 2-3 lata, bo tutaj stosując podłoże aktywne, no przez rok będzie dobrze, a po roku albo trzeba dosypać podłoża aktywnego, albo zrobić restart akwarium, no tutaj przedłużać w nieskończoność na podłoże aktywnym akwarium się nie da. Jak jest dobre podłoże aktywne, według mnie 2 lata pociągnie śmiało, ale ja jeszcze tak nie dotrwałem, rzadko kiedy dotrwałem do takiego stanu, dlatego, że po prostu dla mnie rok czasu i już mnie świeżo. Zależy, czy się używa na kranówce, czy na tej, na wodzie RO. Jak na wodzie RO, no to dłużej wytrzymują te podłoże aktywne. Oczywiście. No ale tutaj znowu później, no trzeba robić testy na wszystko, bo tutaj mogą walić glony w niekontrolowanych ilościach i jakieś tam dziwne problemy z tego się pojawiać. Krystian Kowalik, to jest kolejny mój wspierający, jeden z najdłużej wspierających ten kanał. Dziękuję ci, Krystian. Akwarium 470 litrów, 130 cm na 60 na 60. Znaczy to Krystian mówi, że będzie nowe akwarium. 470 litrów, 130 na 60 na 60. Będą w nim 6 skalarów, 13 otosków. I co jeszcze do tego dołożyć? No, kocham kiryski, ale w tym akwarium nie będzie, ponieważ w całości jest podłoże aktywne. No, że jak do podłoża aktywnego nie pasują kiryski? Jak jest podłoże aktywne, to można na przykład pimę je użyć. To są kiryski, które większość czasu spędzają w toni, nie rozkopują za bardzo. Ale pływają te jak zwykłe, znaczy te jak zwykłe ryby. No, tam, no one też są... Zasuwają jak nonki w akwarium. Tak. Ale Damian, jakby na przykład dał takie... Bo tam są takie podłoże aktywne, na przykład Tropika ma takie podłoże aktywne z 2 gradacjami. Jedna gradacja jest taka grubsza, druga gradacja jest taka cieniutka, że taka jak piaseczek. Ja wiem, że to tam w ogóle, no tam
ryby i podłoże aktywne to tam średnio. No ale co, nie mogłyby być kiryski w takim podłożu aktywnym, takim drobniutkim? Znaczy to rybom to nie w żadnym wypadku nie przeszkadza. No, przeszkadza myślę właścicielowi akwarium, jak mu rozkopują podłoże aktywne, które jest lekkie i łatwo je poderwać do góry i później mu lata po całym akwarium i na tym, jak to się nazywa, na piaseczku widać kulki z podłoża aktywnego. No tutaj Damian, pani Aleksandra pisze, że znowu oglądała jednak twój film, Damian. Damian narzeka, że tutaj kolejna osoba mówi, że oglądała o rybach film Damiana. No to dobrze, to znaczy, że jednak warto coś tam nagrywać od czasu do czasu. Tutaj mam pytanie, albo może to jest moja ta moja rada, wiesz? Może to też moja ta moja rada, którą dałem na początku filmu, że najpierw zapodajemy Damianowi coś miłego, a później cak, pytanie. Mam pytanie, którymi żywymi robaczkami najlepiej karmić ryby żyworodne? Do żyworódek najlepsza jest dafnia, moim zdaniem. Dafnia i cyklop. Dla na rybku cyklop, dla większych ryb dafnia. Jeszcze PS, super oprowadzenie po hodowli. I tutaj kolejny, jeszcze raz powtarzam, mit upadł, że Damian jest jakby takim... Niektórzy mówią, że Damian jest gburowatym sprzedawcą ryb, a to wcale nieprawda, okazuje się, bo Damian bardzo super oprowadził tutaj panią po swojej hodowli i była bardzo zadowolona w dodatku. Panie to zawsze miło oprowadzam, chyba że trafiałem się wyjątkowo niemiłe, także takie też się niestety zdarzają. Dzisiaj była pani, co powiedziała, że nonki mam za mało kolorowe. Damian, z klientem się nie dyskutuje i pamiętaj, że wpuszcza się klientów z krawatem, bo klient w krawacie jest mi awanturującym się. Ale pani była w moherowym berecie, także wszystko to. A dzisiaj mówiłeś, że miałeś jednego klienta nawet w futrze z Arabii Saudyjskiej. Tak, był. Damian, akwarium 140 litrów, wielogatunkowe, Rasbora, Galaksy, Borneańska, Kiryski, Otoski i Neonki. Wszystkie ryby około ok, tylko niektóre Neonki z góry wyglądają jak litera S. A, takie lekutko pokrzywione. Jeśli to są ryby z odłowu, to mogły być po prostu uszkodzone mechanicznie. Też może być to kwestia diety. Akurat tych takich skrzywień kręgosłupa to jest dużo powodów. Jednym z powodów jest na przykład kołowacizna takiego wykręcania rybek, czyli ta choroba przenoszona przez rureczniki. Może to być za mało aminokwasów, czyli taka monodieta, jak karmimy jednym i tym samym cały czas, też może wykręcać ryby. Może być to kwestia tego, że były przemrożone gdzieś w czasie podróży z odłowu do twojego akwarium. Też czasem się zdarza, że po takim przemrożeniu wykręca ryby i wyglądą jakby były po polio. I co tam jeszcze? No i chyba tyle w sumie z tych wszystkich powodów, dlaczego ryby mogą się garbić. Jeśli są zgarbione, ale żyją i nic im nie jest i normalnie jedzą, no to taki ich urok, no tutaj już ich nie wyprostujemy, no. Godzinka minęła, więc wszystkim polecam po prostu zostawienie kciuka do góry tym, co są nowi na tym live'ie. Jedziemy dalej. Czy można jakoś pomóc rybce z obrzękiem oka? Oko spuchło z niewiadomych przyczyn. Jak jedno wyszło, to może być to spowodowane zbyt wysokimi azotanami. Jeszcze zależy u kogo, bo u pielęgniarek najczęściej wytrzesz oczu jest spowodowany tym, że za duże azotany są w akwarium. I wtedy jak dodamy sól do akwarium, to mu takiej rybce pomożemy, żeby to oko z powrotem się schowało. Trzeba dodać przynajmniej 2 gramy na litr soli, żeby oczko doszło do siebie. No a jeśli to już jest tam jakaś infekcja bakteryjna, jeszcze połączona pewnie z grzybiczą po otarciu lub po jakiejś walce, no to trzeba przede wszystkim przywalić w taką rybę solą, akryflawiną i do tego można jeszcze jakiś antybiotyk podać, żeby po prostu tą rybkę wyprostować. Namaczanie pokarmów enrofloksacynie i podawanie pokarmów, jeśli ta ryba będzie jadła, z enrofloksacyną często pomaga na takie infekcje oka.
A w ogóle najlepszy antybiotyk kiedyś na takie otarcie oczu to była tetracyklina, ale obecnie z tą skutecznością tetracykliny to raczej słabo. Przez to, że wszyscy leczyli tetracykliną, teraz już niestety ona nam prawie nic nie działa. Liofilizowanym tubifexie są pasożyty takie ukryte gdzieś? Raczej nie, bo to się robi tym obniżonym ciśnieniem i wtedy woda wrze w niższych temperaturach i przynajmniej tak mi się zdaje, że w procesie liofilizacji wszystko powinno zostać zabite, także raczej tam nie powinno nic przeżyć. No to Damian, to typowo dla ciebie pytanie w twojej profesji. Czy to prawda, że większość ryb hodowlanych jest hodowana oraz rozmnażana na wodzie kranowej i może spokojnie żyć właśnie na kranówce? Na przykład ryby z wód miękkich na pH około 7,5. Bo tak niektórzy jakby zmieniają preferencje niektórych gatunków. Trochę za duże uogólnienie. No ogólnie te ryby hodowlane są odporniejsze na życie w warunkach odbiegających od tego, co w naturze. No ale tutaj nie można tak uogólniać, że wszystko tam się będzie rozmnażało na kranówce. No, większość ryb jest rozmnażanych na dobrej wodzie, a później w miarę jak na rybek podrasta, no to się przyzwyczaja do kranówy, bo po prostu osmoza jest droga i utrzymanie na rybku na osmozie wcale nie jest takie proste, bo osmoza szybciej się psuje. Jest niestabilne pH, no jest dużo problemów w ogóle z wychowaniem na rybku na osmozie. Dlatego zaraz po rozmnożeniu na miękkiej wodzie się podnosi twardość, żeby po prostu było łatwiej ten rybek utrzymać, bo utrzymanie na rybku na bardzo miękkiej wodzie jest hardkorowym wyczynem. Jak ktoś ma dużo czasu i cały czas się glapi w akwarium i non-stop kontroluje parametry, no to jest to osiągalne. Jeśli ktoś ma mało czasu i powiedzmy dwa razy w dzień nie zagląda do rybek, no to może się zdziwić i któregoś razu zajrzy, a tam już nic nie będzie. No właśnie pobiliśmy rekord skoczni chyba wszechczasów. 125 pacjentów tej lecznicy akwarystycznej w tej chwili ogląda. 128 teraz nawet. Damian, jeszcze takiej oglądalności nigdy nie mieliśmy. I teraz pytamy, czy połączenie dwóch filtrów FX6 szeregowo ma sens z jednego zrobić mechaniczny, z drugiego tylko biologiczny? Powiem tak, mój kolega, były, bo już nieobecny, wpadł na taki genialny pomysł, podłączył szeregowo dwa filtry i ciśnienie koncertowo rozdupcyło ten drugi podłączony filterek. Woda się wylała praktycznie z całego akwarium, zniszczył sobie ten filtr, który był podłączony bez włączonego silnika. No i, że tak powiem, narobił sporo bałaganu. Podłączanie szeregowo filtrów to nigdy nie jest dobry pomysł. Te klamry to jest ogólnie dziadostwo w tych filtrach. One nie są przystosowane do... Damian, to nie jest dziadostwo, Damian. Do ciśnienia tego, które jest w akwarium, plus ciśnienie, które wytwarza dodatkowo filtr pchający z drugiej strony. Także one nie wytrzymują takiego czegoś. Jak trochę się tylko przytka ten filtr, który jest używany jako filtr ten drugi, mechaniczny, czy tam z ceramiką, no to ten, który nie pcha, tylko ten, który jest pchany koncertowo się rozdupcy i będzie piękna fontanna z wody. Ja tutaj muszę trochę w obronę wziąć producentów naszych biednych akwarystycznych sprzętów, dlatego że no oni tam nie, żeby jakby cena była adekwatna do tego, co sprzedają, no to oni nie mogą robić tego ze stali nierdzewnej. No, tak dalej. Klamra nie może być dobra, bo by się nie zepsuła. Jakby się nie zepsuła, to by nikt nowego... No ale nawet, nikt tam jakby nie zakłada, Damian, że ktoś będzie to szeregowo podpinał i że ma wytrzymać. Oni po prostu robią tam testy, ma tyle i tyle wytrzymać i robią takie ten. No jak ktoś na przykład szeregowo podłączy, no to i to rozdupcy się, no to nic dziwnego, że się rozdupcy, bo to nie było do tego przystosowane, Damian. No ale no, warto wiedzieć o tym, Damian tu przestrzega. Wczoraj założyłem akwarium na podłożu Yokuchi. Piach, skały, korzenie. Jest biały osad na górze. Czy to zejdzie? No jak są węglane, no to nie zejdzie. Trzeba wziąć żletkę i pucować. Tak zeskrobać po prostu, nie? Mhm. Jak pozbyć się sinic w akwarium, Damian?
No z silnicami to jest ciężka walka ogólnie. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby stosunek azotu do fosforu był odpowiedni. No i przede wszystkim ten azot musi być, bo jak nie ma azotu, no to silnice będą, bo one są w stanie korzystać z azotu atmosferycznego, więc nie przeszkadza im to, że akwarium jest jałowe. No i takie im bardziej jałowe akwarium, tym silnice chętniej się pojawiają. No. Tak, a jeśli jak jest gdzieś mały przepływ wody i mały ruch wody, no to już w ogóle silnicom się mega podoba. Trzeba zwiększyć napowietrzanie w akwarium, żeby zwalczyć silnicę, zadbać o odpowiednie, tak jak to się nazywa, dozowanie mikro i makroelementów. Nie przesadzać z żelazem, bo im więcej żelaza, tym też one chętniej się pojawiają. I co tam jeszcze? No i jak już są silnice, to niestety czasem trzeba użyć jakiegoś środka do usunięcia silnic, bo niektóre szczepy silnic są na tyle odporne i złośliwe, no i wtedy to jest niebezpieczna sytuacja, Damian. Że ciężko się ich pozbyć bez dodatkowego wspomagania w postaci antybiotyków, które podajemy do wody, czy też takich enzymów, które rozkładają ścianę komórkową, jak na przykład ten Hemiclean, tak? Tak. No i wtedy właśnie jest też problem nieraz, bardzo mocna filtracja jest potrzebna i napowietrzanie, bo wtedy te silnice rozkładające się mogą... Zatruwają wodę od razu. Tak, zatruwają wodę, tak. Dokładnie. No i przy podmiance też trzeba uważać, żeby tej wody się nie nachłeptać za dużo, bo silnice mają dosyć złośliwe toksyny. Potrafią uszkodzić mózg, spowodować pokrzywkę na skórze, albo rozwalić wątrobę takiego pacjentowi, co wpadnie na pomysł, żeby sobie napić się wody z akwarium, więc nie polecamy tego robić. Dobra. Bo akwarysta ze zrytym mózgiem to już się tylko na klienta z Elixa nadaje. Ej ty Damian, ty wasza złośliwość, teraz powiedział. Z tego, z gumisiów, teraz będziemy posługiwać się nomenklaturą. Damian, dwa gatunki proszę cię. Do Severum i Scalarów. Temperatura wody 28 stopni. I to dwa gatunki ryb mniejszych, ale stadnych, Damianku. No, ja ostatnio się zakochałem w Beohekli, Fredko chuj. To fajna rybka, ej, która... Damian, się... nie wolno, Damian. Nie wolno przeklinać, Damian. Aj tam, to jest z łacinia. W sensie, a dobra, Damian, okej. Nie myślałem, że mnie wyzywasz, Damian. Tetry niebieskie, Beohekle, Fredko chuj, bardzo fajnie wyglądają i są na tyle duże, że nie dają się zjeść. No i nie są takie pierdołowate jak Rodosomus, że się na nie krzywo spojrzy i zdychają, więc nadają się jak najbardziej do takich trochę mocniejszych pielęgnic. Bystrzyki, Ornatusy też się nadają do takich większych pielęgnic. Neon błękitny, czyli ta Tetrakeri, Tetra cesarska. Co tam jeszcze z takich większych rybek? Bystrzyk kolumbijski jak najbardziej się nadaje. Tetra diamentowa, to jest całkiem sporo takich większych rybek, które dadzą sobie radę. A takim najfajniejszym rozwiązaniem w przypadku skalarów połączonych z herosami, jeśli nie ma roślin, no to są płaskoboki. Te silver doral, płaskoboki, metynisy czy tam jakieś inne, one bardzo fajnie wyglądają, rosną dosyć duże, są pancerne, nie dają sobie, że tak powiem... W kaszę napluć i dobrze funkcjonują razem z takimi rybkami. No i mają dietę roślinną, więc łatwo je karmić, nie będą objadane przez skalary czy też te sewerumy, no bo to, jak damy jakąś tam sałatę czy tam cokolwiek innego, no to nie zeżrą mi w 3 sekundy te pielęgnice wszystkiego, bo w przypadku trzymania takich ryb żarłocznych, jak czy to skalar, czy takie sewerum, no to trzymając jakieś pierdołowate ryby, no to jest duża szansa, że po prostu będą cały czas bez jedzenia, bo te ryby, które są większe i agresywniejsze, podpłyną pierwsze do jedzenia, wszystko zeżrą i tyle. Dobra, tutaj nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ja mam nazwisko Gołąb i trzymałem kiedyś gołębie i tutaj mnie też właśnie to interesuje, co tutaj piszą. Gdzie mogę kupić metronidazol dla gołębi? W necie jest tylko w płynie. No teraz trochę się skomplikowała sprawa po tym, jak się zawaliła ta hala z tymi gołębiami. Kiedyś było bez problemu kupienie metronidazolu w proszku, w tym momencie jest to dosyć problematyczne. Ja załatwiam sobie z Ukrainy metronidazol.
A że wiadomo, że przez granicę przelezie wszystko, to metronidazol też przechodzi. Czy akwarium na kranówce zawsze należy nawozić mikro? Może wystarczy roślinom mikroelementy z tygodniowych podmian wody? No w sumie człowiek sobie no też wymyślił, też, że w kranie jest jakieś tam mikroelementy, no zależy, ale czy tam jest odpowiednia ilość właśnie tego żelaza? Zależy jaka tam kranówka jest. No, trzeba pamiętać, że żelazo tylko odpowiedniej wartościowości jest przystępne dla, przyswajalne dla roślin. I to, że jest i to, że jest tam żelazo, to nie znaczy, że rośliny są w stanie z niego coś tam pobrać. Także tutaj jak nie będziemy nawozić żelazem o odpowiedniej wartościowości, no to tutaj roślinki z tego nie skorzystają. Damian, kiedy rozpocznie się sezon na wysyłki paczek? Damian, to trzeba patrzeć na pogodę chyba, nie? Trzeba patrzeć na pogodę. Jak będzie przynajmniej 0 stopni w nocy, a najlepiej na plusie, no to będę wysyłał. Na razie dzisiaj wysłałem jedną paczkę, bo było ciepło i pan powiedział, że jak mu nie wyślę, to popełni samobójstwo, więc już się zlitowałem. Mówię, pana odpowiedzialność wyślę, ale jak ktoś coś zamrozi albo gdzieś zabłądzi i pojedzie na Suwałki, to ja nie biorę za to odpowiedzialności. Choroba neonowa przy neonkach czerwonych. Damian, co robić? Przy czerwonych? No. Raczej inesy łapie, nie czerwone. No, pisze tutaj wyraźnie. Choroba neonowa przy neonach czerwonych. No pytanie, czy to jest choroba neonowa? Ja chorobę neonową widziałem ze 3 razy w życiu. To nie jest wcale taka częsta choroba i rzadko się trafia. Raz widziałem w hurtowni, nie będę mówił jakiej, raz widziałem jeszcze jak byłem młodym chłopakiem w sklepie zoologicznym chorobę neonową. I raz mi klient przyniósł neonka z chorobą neonową, to też byłem w szoku, że taką chorobę gdzieś wyciągnął z szafy, bo po prostu, kurde, no nie zdarzają się raczej. Większość neonów jest rozmnażanych u nas na miejscu, czy to na Słowacji, czy tutaj w Polsce. Neonów z odłowu jest tyle, co kot napłakał, a u innesów to już w ogóle prawie nie ma. Żeby trafić chorobę neonową, to trzeba mieć naprawdę sporego pecha. Albo szczęście. Nie wiadomo, jak ktoś się zajmuje chorobami ryb, to może mu się spodoba to, że taką chorobę może naukowo, jak naukowo podchodzi do sprawy i chciałby na przykład to jakoś przetestować, przeleczyć, no to miałby szczęście. Była już kiedyś mowa o karmieniu wątróbką, ale potrzebuje trochę dokładniejszych informacji. Jak często przy paletkach i czy wątróbka jest wolna od wszelkiego syfu. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia, dziękuję. No wątróbka, metale ciężkie, inne takie historie. Ogólnie cały syf z organizmu zwierzaka, który się do niego trafia wraz z karmą, z tym, co ze środowiska wypija, gdzieś tam chłepcąc kałuży, inne takie, trafia do wątroby. No nie jest to najbardziej zdrowy na świecie pokarm, no, ale trzeba przyznać, że na niczym szybciej ryby nie rosną. Ja uwielbiam wątróbkę. To dla człowiek też to pochłania te syfy z tym tą wątróbką? No to jakbyś zażarł termometr, mniej więcej taki sam skutek. No ale mówią, że tam ma dużo tego żelaza. No jakbyś miał taką krowę, która w dobrych warunkach żyła, to tak, ale jak masz krowę, która żarła najgorszej jakości. Lubię. Jakości paszy. No kurczaki raczej tam mają w miarę spoko tą wątrobę, bo one większość ziaren jedzą. No zależy tam jakim ziarnem, bo jak teraz była ta afera, że tym ziarnem z Ukrainy były te największej fermie, która tam obsługuje większość polskich supermarketów, no to raczej ta wątróbka z kurczaczków zbyt zdrowa nie jest. Do podmian używam uzdatniacz i ponoć wywala żelazo z wody. Rośliny mam tak marne, i tutaj 4 kropeczki, poza tym wszystko ok. Akwarium 200 litrów, 2 filtry kubełkowe, Aquael Ultra Max 1000 i JBL 702. Co tu powiesz, Damian? Są takie uzdatniacze do wody, żeby... Proste rozwiązanie, nie używać uzdatniacza. Ogólnie większość uzdatniaczy na rynku to jest nabijanie w butelkę, no i tak... sposób na to, żeby klienta, który weźmie wszystko, co mu się zaproponuje, naciągnąć na kolejną kasę do akwarium. Po czym poznać takiego sprzedawcę, który robi nas balona, od takiego sprzedawcy, który nas nie robi w balona. Taki sprzedawca, który robi nas balona, będzie nam wpychał uzdatniacz do akwarium zawsze przy zakupie czegokolwiek w sklepie zoologicznym. Oni mają od tego płacone, od tego, żeby taką butelkę uzdatniacza każdemu wcisnąć, kto tylko wejdzie do sklepu zoologicznego. I to na tym polega.
cały ten bajer. Przede wszystkim przy robieniu podmianek dobrze mieć chociaż filtr węglowy założony na to miejsce, z którego pobieramy wodę. Jeśli przepuścimy wodę przez filtr węglowy, żadnego uzdatniacza nie potrzebujecie. Dobra. Czy mnożysz prętniki karłowate? Czy w domowych warunkach jest to możliwe i z jaką skutecznością? Nie mnożę karłowatych, bo mnie denerwują kanibalizmem. Jest to jeden z bardziej upierdliwych gatunków do hodowania. Jak tylko zaczyna im brakować jedzenia, albo w momencie, jak któryś urośnie pół milimetra większy od całej reszty, to zaczyna zjadać rodzeństwo, albo wygryzać w nich dziury, potem wyglądają jak nadgryziony ser. I jest to dosyć kiepski gatunek do rozmnażania. Wolę, jak już mam do wyboru, to kolisę hunę, czyli tego prętnika miodowego, bo on nie jest kanibalem, fajnie rośnie w miarę równo, nie mordują się, nie są agresywne. Fajny gatunek, a nie taki psychopata jak ten prętnik karłowaty. Przed chwilą oglądało nas 138 osób. Wszystkim bardzo dziękuję. Kto nie dał jeszcze łapeczki, niech wrzuci. A my czytamy dalej. Hypostomus, ten, co była mowa o nim wcześniej, to luteus z o, odłowu. Panie. To na bogato. Z odłowu. No to przeszczep kupy zrobić. Przeszczep kupy, a był wcześniej odrobaczony ten hypostomus luteus. Tutaj by trzeba było lerneksem w niego przywalić, bo jeśli to jest z odłowu zbrojnik, to może mieć ten, Boże, tasiemce. I tutaj takie standardowe odrobaczanie, jak ja wszystkim polecam, nie wystarczy, bo do ryb z odłowu trzeba jeszcze dołożyć tutaj kurację prazikfantelem, żeby po prostu usunąć tasiemce z takiej ryby. Także trzeba kupić sobie Lernex Pro i tutaj Lernex, tak jak na opakowaniu, po prostu podać do zbiornika według zaleceń. Ja przestałem tutaj w tych moich poradach dodawać Lernex z tego powodu, że dużo osób niestety kłamało mnie, czy mają ślimaki i całą resztę w akwarium, a później wola Boga, bo mi wszystkie ślimaki, krewetki zdechły. No zdechną, no co ja mam powiedzieć. No jak się kłamało, no to później ma się taki efekt. Tutaj jeszcze dodam, że w tym akwarium oprócz wspomnianego gatunku są jeszcze Severum i Kirysy. Tutaj jeszcze mój wspierający właśnie pyta, czy przeleczyć to Metro i Hemigale. Ale to razem z tym Luteusem? To jest ten sam tak, post? Tak, to samo. No tak, Metro, Hemigal, no i jeszcze... Bob nas teraz ogląda. Dzięki za świetny kanał. Mam pytanie, macie jakieś sposoby na łapanie ryb? Kurde, to zawsze mam problem z tym. Damian, ty jesteś fachmen, no to mów, Damian. Krewetek w mocno zarośniętym akwarium, na przykład pułapka na ślimaki, dzięki, pozdrawiam. Ja jak zmieniam aranżację, albo jadę na przykład do kogoś i mam za zadanie najpierw wyłowić wszystko, co żyje, wyciągnąć starą aranżację i założyć komuś nową aranżację, najbardziej wkurza mnie wyłapywanie ryb. To jest dla mnie mega wkurzająca sprawa. Masz jakiś pomysł, Damian, na to? Bo robisz w odwrotnej kolejności. Najpierw się wyrywa całe zielsko z akwarium, wyciąga badylę, całą resztę i dopiero spuszcza wodę tak, żeby zostało 2 cm i zbiera ryby jak grzyby w lesie. Tak, Damian, wszystko jest spoko, tylko ja akurat jak wymieniam aranżację ze starej na nową, to da się to zrobić, jasne. Ale tutaj chyba kolesiowi tu chodzi, że no jest zarośnięte akwarium, no i trzeba wyciągnąć te ryby jakoś. I czy tak można to zrobić, żeby po prostu nie uszkodzić czegoś i powyciągać? Najprostszy pomysł to jest wziąć butelkę, przeciąć ją na pół. Wkładamy taką butelkę, połowę butelki w drugą połowę, tak żeby ten dzióbek był w środku. Czyli po prostu odcinamy ten lejek i lejek wsadzamy do środka, do tej drugiej części butelki. Wsypujemy tam trochę karmy, tylko trzeba pamiętać, żeby zrobić sporo otworków w tej części, do której wkładamy lejek, żeby po prostu ryby się nie udusiły tam w środku, żeby był dopływ świeżej wody do środka. No i te rybki, jak tam wpłyną sobie skonsumować ten pokarm, no to umieszczamy najlepiej takie urządzonko sobie na nitce, żeby szybko do góry poderwać. Jak zrobicie tam bardzo dużo otworów, no to ta woda w miarę szybko stamtąd ucieknie i one nie zdążą stamtąd wypłynąć.
No to jest taki ten, jak to się nazywa, co to wędkarze używają do kusowania. Rak, tak? Czy tak? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Co? Chyba rak to się nazywa. Nie wiem, nigdy nie kusowałem na ryby. Teraz wyjdzie, kto kusuje, zaraz dam w komentarzach, powiedzą. Tak. I tam, jeżeli nie używają VPN, to zaraz policja ich namierzy. No dobra, mniejsza z tym, lecimy dalej. Damian, my już zaraz kończymy. Ja muszę jutro o 5 rano być w robocie. Ja niestety pracuję ciężko w fabryce niczego i muszę zapierniczać w pracy. Kranówka 7,5, PH, GH21, KH23. Przykładowo obsada, akwarium 300 litrów. To jest w planach dopiero, ale już człowiek chce wiedzieć, bo... Przy takiej twardości Ameryka Środkowa tylko zostaje właściwie. No, tutaj jest lekka rzeźnia z twardością, także no, raczej bym się skupił na rybkach z Ameryki Środkowej. Chyba, że tam już jest jakiś plan. Tu mamy prawie koniec już. No to już niestety. Reszta będzie musiała... czekajcie, no tutaj mamy jakichś wspierających, którzy mają pytania. Nie, no to lecimy po kolei. Dobra. Bardzo prosimy o odpowiedź co do uzdatniania kranówki mikroelementami. To tak pisze. Bardzo prosimy o odpowiedź co do uzdatniania kranówki mikroelementami. No zestaw mikroelementów i oddzielnie żelazo zazwyczaj, bo żelazo rzadko kiedy jest mikroelementa. No chyba, że to są jakieś tam kombosy. Sachę chyba ma, nie? Ten zestaw taki razem z żelazem od razu. Zazwyczaj żelazo jest oddzielnie, no bo ono tam łatwo się wytrąca. Wytrąca, czy jak to tam się mówi teraz w Polsce, kaleko. Jaki kwas do zakwaszania wody w akwarium? Cytrynowy, a te basy, które były w akwarium, to tarczowe. Jaki najlepiej mineralizator zastosować do RO przy zakładaniu malawi? Tam są gips. Specjalne takie. Najlepszy do malawi jest gips. Zwykły gips, taki czysty gips. Simulansy rozmnażają się tak samo jak Innessa? Simulansy do tej pory rozmnażanie tylko opanowali Azjaci. Simulansy te rozmnażane w niewoli są 5 razy droższe od simulansa, który jest z odłowu. Także ja jak robiłem import, to często zamawiałem tego simulansa, bo ten simulans azjatycki jest w ogóle mega wielki. Się okazuje, że ryby, które są hodowane w warunkach kontrolowanych, rosną sporo większe od tych, które są odławiane z natury. I simulansy te, które były, przychodziły z Azji, miały około 4 cm, a ja w akwarium się nigdy takiego wielkiego simulansa nie dorobiłem z tych z odłowu, ale to z tego powodu, że te rybki, które są będąc gdzieś tam w młodym wieku zagłodzone w którymś momencie życia, już nigdy nie odbijają do końca na 100% i nigdy nie urosną takie duże, jakie mogłyby urosnąć, gdyby jadły całe życie na bogato. Także tutaj stąd ta różnica. W Polsce simulansa chyba nikt nie rozmnaża, przynajmniej ja nie wiem, żeby ktoś rozmnażał. W ogóle w Europie chyba jest mało osób, które próbowały i im się udało. Dziwne. No nawet nie wiedziałem, że to takie ten... Dobra. Tutaj chyba coś bym pomerdali z jednym pytaniem, bo tutaj człowiek pisze, że cześć. Z tymi rybkami do neonków 200 sztuk chodziło mi o gatunek, który zachęci je do pływania w Gławicy, Damian. 10 bystrzyków kolumbijskich, które będą je szczypały po dupalach i będzie okej. Tak? One tak? Takie są? No one są lekko zadziorne, gdzieś tam podszczypują ryby i uciekają przed bystrzykami kolumbijskimi i inne ryby będą się wzbijać w Gławicę. Próbuję hodowli skalarów. Odłowiłem swój pierwszy miot. Teraz z akwarium towarzyskiego przeniosłem je do 25 litrów. Do jakiego zbiornika powinienem je przełożyć kolejno i po jakim czasie? Aha, czyli jak będą miały i później co? Jak urośnie to... Jak będą miały 1,5 do 2 cm, no to trzeba je na przykład jakieś 60 litrów przenieść.
a no, może nawet na 90 przenieść. Nie musi być wysokie, bo dla takich niskich skalarów wystarczy akwarium 20 cm wysokości, tylko żeby powierzchnia dna była duża. No i później przenosimy już do akwarium tam 200-250 litrów, takie, które mają około 6 cm, żeby dobrze rosły. Ogólnie no, to przenoszenie pomaga na równy wzrost. Jak nie przenosimy na rybku, no to są duże straty, no i też nierówno rosną. Jak ktoś się nastawia na produkcję, no to warto tak robić. Jeśli to ma być takie hobbystyczne rozmnożenie, no to równie dobrze można od razu z tych 25 litrów przenieść na 200 litrów i też sobie poradzę. Damian, krótko i na temat. W ostatnim filmie z wizyty na hodowli Damiana wspomniał on, że temperatura dla guppików śmiało może być poniżej 20 stopni. W ciepłej wody łapią szybciej infekcje bakteryjne. Krótko, żebyś rozwinął tą myśl. No ogólnie to większość tych odmian guppików, które nie są jakieś super rasowe, to najlepiej się czuje na tym zakresie temperatur między 16 a 20 stopni. Im niższa temperatura, dążąc do 16 stopni, tym one się lepiej czują, fajnie pływają, rosną większe, są bardziej takie żwawe, nie łapią jej infekcje, no i dobrze się czują. Oczywiście też nie ma co przeginać, bo jak spadnie temperatura na przykład do 15 stopni, no to już może się pojawić pleśniawka tutaj i jakieś tam saprolenie mogą w nie wejść, a jak jeszcze bardziej przechłodzimy ryby, no to zrobią się garbate. Zgarbacieją. Dzień dobry, jestem całkowicie początkujący. Nie mówię o sobie, chociaż też jestem początkujący. Wyczytałem, że moje rybki się zaraziły rybią ospą. Kilka mi przez to padło. Skąd się to wzięło, Damian? Jak to leczyć? Wyczytałem, żeby podnieść temperaturę i sól, Damian. Tak, sól no, najlepiej działa na ospę zieleń malachitowa. Bierzemy zieleń malachitową, wpuszczamy do akwarium, podnosimy temperaturę na 32 stopnie, jeśli ryby są w stanie taką temperaturę przeżyć, bo nie każda ryba taką temperaturę wytrzymie. No i zostawiamy te rybki na miesiąc czasu, nie dokupując żadnych nowych rybek, obserwując, czy nic tam nie wykwitnie. Taką wyższą temperaturę trzeba przynajmniej tydzień utrzymać, a przez miesiąc czasu obserwujemy ryby, bo w ciągu miesiąca potrafią te zarodniki, które gdzieś tam w piasku czy w żwirku zostaną, znowu nam się pojawić i zarazić ryby od nowa. Także tutaj najważniejsze jest to, żeby tą kurację doprowadzić do końca. Ospa się bierze przede wszystkim z tego, że nigdy do końca w sklepach zoologicznych zazwyczaj nie jest wyleczona, tylko tam dadzą zieleń malachitową, zaleczą na chwilę, a później te cysty z dna się znowu w momencie, gdy spadnie temperatura albo spadnie odporność ryb, się wylęgają i pojawia się znowu ospa na rybach. A to potrafi się bardzo szybko pojawić. Widziałem takie przypadki, że ryby były spakowane do worka bez ospy, a jak były wyjęte z ospy, to już z worka to już były całe obsypane ospą, więc to czasem idzie dosyć szybko. I tym pytaniem kończymy dzisiejszego live'a. Półtora godziny, więcej nie mam siły na to, żeby tutaj z wami być. Po prostu no, jutro rano bardzo szybko wstaję. Następny tydzień niestety nie ma live'a, dlatego, że mam drugą zmianę, ale mam dla was mega niespodziankę. Razem z Damianem przygotowaliśmy dla was film właśnie o tych rybach, które nie są do zarąbania, czyli jak to Damian mówi, jest to w filmie powiedziane, trzeba się naprawdę natrudzić, żeby tą rybę zabić. Damian przedstawi dziesiątkę ryb, które naprawdę bardzo trudno jest zniszczyć w akwarium, bardzo trudno je zabić. Jak to Damian ładnie w swoim stylu, Damian nasz powiedział, to akwarystyka dla świadomych ludzi, dla świadomych akwarystów, którzy po prostu zdają sobie sprawę ze swoich ułomności akwarystycznych i dobierają gatunki pod swoje jakby dane umiejętności. W sensie, no nie znam się za bardzo na rybkach, no to biorę takie rybki, które wytrzymają wszystko. I Damian właśnie o takich rybkach opowie. Ja ten film
Następny piątek wam wrzucę, czyli... A warto go obejrzeć, bo wyszedł naprawdę fajnie. Ja sam byłem z niego zadowolony, jak go nakręcić. Sam byłem z niego zadowolony, a ja dzisiaj się śmiałem jak głupi do tego monitora, aż żona patrzyła się na mnie i kiwała głową, mówi, z czego on tak się ryje. Myślała, że w ogóle oglądam jakieś, nie wiem, dziwne rzeczy na YouTubie, a ja po prostu robiłem dźwięk do tego filmu naszego. Myślę, bardzo, że się bardzo będzie... polecam to wszystkim. Myślę, że się będzie podobał. Ciekawe, czy będzie rekord, czy nikt go nie będzie oglądał, bo to zazwyczaj tak bywa, że im nie, coś jest lepsze, jakieś... tym mniej ludzi obejrzy. Tak, jak jest coś fajnego, no to przeważnie ten. A no, film wyszedł półgodzinny, to także prawie taki malutki live'ik dla was będzie przygotowany. W piątek ten będzie film o akwarium znajomego, jednego człowieka, pana Franciszka bodajże, który ma bardzo fajne akwarium i przedstawię wam w piątek ten film. W następny piątek film z Damianem, ale druga zmiana i live'a nie będzie. Damian, ostatnie słowo przed wysokim sądem? Jestem niewinny. Dziękuję. Każdy to mówi. Jednak jesteś winny, Damian. Winny jesteś tego, że sprzedajesz ryby przy ulicy Niemcewicza 24 i to w dodatku nie zdychają i są w świetnej formie. I jeżeli ktoś chce się dołączyć do tej winy, no to niech do Damiana zadzwoni i Damian go wciągnie w ten właśnie interes. Trzeba dzwonić do Damiana, jeżeli chce się umówić z nim. W sensie nie umówić z nim, tylko... Ale dobra, już nie brnijmy w to dalej. Nie zapomnijcie, jeżeli jest u was taka ochota i chęć wesprzeć nasze i kanały, najmniejszą nawet liczbą... I błagam was, nie piszcie mi wiadomości na WhatsAppie, bo go nie używam. Zaglądam tak ultra rzadko, tylko zobaczcie, czy Sławek coś napisał. Więc może być tak, że odpiszę wam po 3 miesiącach. Wcale się nie zdziwię wtedy. No tak. Więc co? Dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za to, że byli na tym live'ie. Padła rekordowa liczba. 148 osób na żywo oglądało tego live'a. No to naprawdę to jest rekord. Jeszcze 10 lat i przebijemy wiadomości. Wiadomości to już teraz chyba przebiliśmy, bo tam nie wiem, czy ktoś na żywo to ogląda w takiej liczbie. No, po ostatnich wydarzeniach. Ale jak mówiłem, już kiedyś stronimy od polityki. Ja tam nie stronię, bo zamierzam kandydować w najbliższych wyborach do Rady Miasta. Także głosujcie na mnie, jak ktoś z Łodzi. Z Łódź Górna, także głosować. O, Damian, to ty widzę, że ty się polityką zajmujesz. Kurde, podnieśli mi opłatę za wodę, idę walczyć o to, żeby była niższa. Mhm. Aj. Powiem ci, taki byłeś fajny chłopak do niedawna. Do niedawna. Nie, jak mi obniżą wodę znowu do 5 zł za metr sześcienny, to będzie mi się lżej hodować. Dobra, żarty żartami. Dzisiaj to wszystko. Moim i waszym gościem był nasz stały ekspert do spraw ryb akwariowych, Damian Lewiński. Damian, do widzenia. Na razie wszystkim żegnam i do zobaczenia za 2 tygodnie. Właśnie. Dziękuję. Na razie. Cześć. Cześć.